To były zawody z mocnym uderzeniem. W Wodzisławiu Śląskim odbyła się 5. edycja międzynarodowego turnieju bokserskiego Boxing Day. Naszym hasłem przewodnim generalnie tego turnieju jest uzależnić się od sportu. Chcemy pokazać, że właśnie rywalizacja sportowa, treningi bokserskie pomogą w przeciwdziałaniu uzależnieniom od różnego rodzaju używek. Na początku na pewno jakiś stres. Dobrze było. Zaprakało trochę głowy w ringu. Zawodnicy prezentują różne style walki, każdy boksuje inaczej. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa i fajnie, że takie turnieje są organizowane. Bokserzy z Polski, a także z Czech i z Ukrainy zmagali się na ringu i dali niezły bokserski popis. Rozegrali w sumie ponad 30 walk. Zazwyczaj morsują w zimnych wodach balatonu. Tym razem zimne kąpiele brali na wodzisławskim rynku. Świąteczne morsowanie było jedną z wielu atrakcji Wodzisławskiego Bożonarodzeniowego Jarmarku. Z bogatej oferty jarmarku można skorzystać do 18 grudnia. Bardzo smaczna. Bardzo. Najlepiej smakuje właśnie w tym okresie przedświątecznym, no i w okresie świąt. Tradycyjnie moczka musi być. Makówki nie muszą być, ale moczka musi być. Piernik, bakalie, kompot i suszone owoce to jej składniki obowiązkowe. Moczka króluje na świątecznych stołach. W Wodzisławiu Śląskim doczekała się swojego festiwalu. Piernik podstawa, pachnący miodem i przyprawami. Do tego dużo bakali, orzechy włoskie, rodzynki. Różne są, każda moczka jest inna. Każdego roku się gotuje, czy nawet 2 razy w roku się gotuje, każda moczka inaczej wyjdzie. Co roku korzystam, bardzo dobra. Zalążek do mojej przyszłej, jak zrobić. Festiwal moczki odbywa się w mieście od 2015 roku. Od tego czasu co roku w grudniu panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują moczkę, a mieszkańcy degustują. Pierwsza była pyszna, wilchwy. Ta już tak trochę mniej mi smakuje, a resztę będę dopiero degustować. Jak się chce przygotować dobrą moczkę, to trzeba serce w to włożyć, żeby była słodka, kwaśna, wszystkie smaki, żeby miała. Łącznie gospodynie z 5 kół przygotowały ponad 150 litrów moczki.